Siema, tu Pyza, w tym razem znów kolejny film, tym razem z kuchni i dla Państwa postaram się zrobić jakiś przepis z Lidl Mixa, czyli Monster Smart w roli głównej. A co uda się zrobić z niego, zobaczycie sami. Na tą chwilę mam ochotę na gołąbki i wybierzemy coś z maszyny. Tak jak mówiłem, mamy przepis, tu do ulubionych dodałem, zakupiłem produkty i gołąbki bez zawijania. Wchodzimy i mamy tak, drodzy Państwo, podstawowe składniki: woda, litr, sól, 1,75 łyżeczki, ryż biały 100 g, liść białej kapusty bez twardych części pokrojonych na kawałki lub kapusta pekińska 280 g, marchewka 70 g, cebula pokrojona na kawałki 70 gram, czosnek 1-2 kawałki, olej lub oliwa 20 gram, mięso wieprzowe mielone lub pierś kurczaka 380 gram, jajko 2 gramy, majeranek 0,5 łyżeczki, pieprz czarny 0,5 1 łyżeczkę, kasza manna 2 łyżeczki, sos będzie cebula 80 gramów, czosnek 1 kawałek, olej oliwa 20 g, przecier pomidorowy typu pasta 1000 oraz woda 100, czerwona papryka bez gniazda nasionnych pokrojona na 1-centymetrowe kawałki 140 g, cukier 1,5 łyżeczki, sól 0,5 1 łyżeczki, pieprz czarny mielony 0,5 1 łyżeczka, śmietana 30%owa 50 gramów. Więc tak to mniej więcej wygląda. Nie będziemy bawić się w zawijanie gołąbków i zobaczymy, co wyjdzie z tego przepisu. Przepis jest: gołąbki bez zawijania, gwiazdek 1194 osób, to pasowało. Czas przygotowania 10 minut, łączny czas godzinę 20, średnio trudny. Przepis przez Maciej. 4 porcje. I rozpoczynamy gotowanie. Krok pierwszy. Gotowanie ryżu: do naczynia miksującego wlać wodę 1000 gram, dodać 1 łyżeczkę soli. Więc, drodzy Państwo, tara, lejemy wodę. 1000 ma być. Tysiąc. Ale, drodzy Państwo, z tego względu, że zrobię więcej niż w przepisie, modyfikacja będzie przepisu, więc 2 litry, bo zrobię sobie na jakiś czas, to wszystko będzie razy 2,35. Wszystko podwójnie będziemy liczyć, bo będzie więcej mięsa, więcej wszystkiego niż w tym przepisie. Tu jest porcja dla 4 osób, a ja zrobię to razy 2. Więc następny krok. Włożyć koszyczek, odważyć do niego 100 g ryżu. Dobra, to to będzie 220 ryżu w koszyku. Jest koszyczek. Ok. I będzie 220 damy ryżu. Dobrze. Ale zanim weźmiemy koszyczek, to muszę wziąć dalej. Dobra, tara. Ryż 220. To było na to, na ten przepis, a razy 2. Jeszcze 30 będzie dobrze. Ok. Dalej. I co teraz mamy? Krok 4. Gotować ryż. Gotowanie ryżu 100 stopni, 20 minut. Obrót 1. Obrót w lewo. Start. Dobrze, ale to zamkniemy i będziemy gotować nasz ryż.
niezawijane. Oczywiście zanim wezmę, łyżeczkę soli tam było, dodamy ściutkę, sypiemy. Dobrze, starczy. Zamykamy i przez 20 minut będziemy to gotować. Więc drodzy Państwo, 20 minutek, start i widzimy się za 20 minut. A ja przygotuję w tradycyjny sposób zalewajkę, bo mam ochotę na zalewajkę. A to jakby się tu robi. No i zobaczymy, ale 2 litry było ponad wody, więc będziemy musieli chyba powtórzyć jeszcze trochę czynność, dopóki ryż nie będzie miękki. Można było, drodzy Państwo, to osobno zrobić, przygotować w garczku, ugotować ryż, no ale to nie chodzi o to, żeby jak najwięcej garczków rzeczy w tym procesie używać, tylko w jednej maszynie cały proces od początku do końca mniej więcej ograniczyć co do jednego garczka i w tym jednym garczku to zrobić. Więc zobaczę, jak ryż wygląda. Ok, to jest specjalna taka do wyciągania, do mieszania szpatułka, jak to się nazywa, tak nazywa, zobaczymy. To jest taki haczyk, zaczepiamy. O, i podnosimy, sprawdzimy ryż, czy jest gotowy. A więc, drodzy Państwo, jest tak, że ryż jest jeszcze trochę twardawy, 2 litry ponad wody, więc musimy dodać trochę procesu, więc dodam jeszcze 10 minutek, tak aby w jednym to urządzeniu zrobić, więc zamknę i dodam 10 minut, tak aby ryż był w miarę przyzwoity do tego dania. Dobrze, cofniemy, dodamy i z powrotem 20 minut. Ale mówię, że 10 minut, 10 minutek wystarczająco będzie i sprawdzimy nasz ryż. Dobrze, drodzy Państwo, więc wyłączyłem. Muszę sprawdzać tak, żeby się nie rozgotowało to, nie? Więc tam było 20 minut i teraz 7, 6 i ryż już jest superowy. Czyli tak mówię, podwoiliśmy nasz przepis, bo więcej tego zrobię niż przepis inny, na 2 razy nie dorobił. Jak już coś robić, to razy 2, tak aby było więcej. Dobrze. Dobrze, następne, co jest tutaj? Gotowanie ryżu, wyjąć koszyk przy pomocy kapsułki, gotowany ryż przełożyć do innego naczynia, pojemnika osuszyć, to będzie za chwilę. Ok, następny krok jest 6. gołąbki bez zawijania. Do naczynia miksującego włożyć mięso 380 g. Jeżeli używasz mięsa mielonego, pomiń ten krok i przejść od razu do kroku 11. Ja już mam mielone mięso, razy 2 będzie trochę więcej, zamiast 380 g będzie prawie kilo. Więc hop, 11. 11, tutaj mięso do 11 tego. Jedziemy do 11.9. Okej, gąbki bez zawijania, zmiksowane mięso użyte, 11, dobra. Jest krok 11, gąbki bez zawijania. Do naczynia chcemy włożyć kapustę 280 gramów. No, 280 gramów kapusty. Krok numer 11. Ja używam kapustę pekińską, można to pokroić, poszatkować, ale o to chodzi, żeby większość w tej maszynie zrobić, więc tak też to zrobię. 280, wysuszone, 280 razy 2, 300, damy 600, trochę tego, trochę twardszego, no sporo tego będzie, 270, więc muszę dokroić jeszcze drugą połówkę, tak żeby było 600. Ok, tu już trochę było rozdrobione. 460. Dobrze, nie będzie 2 razy, będzie 500. Prawie.
Trudno, 470, bo małą tą kapustę pekińską kupiłem. No i z tego weźmiemy. Z tego zrobimy. 280 było w przepisie. Tak, widzicie. A mamy 470 i rozdrobnię to tam. Dobrze. Rozdrabianie 20 sekund. Obrót 6. 20. Skarb. Otworzymy, zobaczymy. Ok, wyszło coś takiego. Może być. Może być. To jest taki większy fragment. Skosztuję. No tak to wygląda. Dobra, kapusta pekińska. Ok. Ściągniemy to na dół. I teraz zobaczymy kolejny. Drodzy Państwo, krok. Gąbki wyzawienia, krok 15, przełożyć do innego naczynia. To za chwilę. Do naczynia miksem włożyć marchewkę 70 gram. 70 gram marchewki. Obieram marchewkę. Ok, więc kapustę pekińską mamy tak. Tu mamy marchewkę. Marchew. Tara 70. 70, 70, 140, bo to razy 2 ma być. 140. Wszystko razy 2, 75. 100. 150 i kawałek dla mnie. 160, dobra. Wszystko razy 2. Ok. Dobra marchewka. Cebula 70 razy 2, czosnek 2 razy 2 to 4, marchewka jest, cebula z czosnkiem i to nam da wagę. Ok, i teraz to wszystko zmiksuję i jedziemy dalej z tym przepisem. Dobrze, to z marchewką wyzerujemy to wszystko. 19. Rozdrobnić 15 sekund, obrót 5. Start. Tak, jeszcze trochę zmielę to tą, weźmiemy na dół, są kawałki, ale jeszcze damy raz więc to pójdzie do gąbków, do mięsa, więc powtórzymy tą czynność. Dobrze, zobaczmy co dalej. 21 składniki, zgarnąć kapsułką na dno pojemnika miksującego, to już zrobiłem, dodać rozrobioną wcześniej kapustę i olej 20. Dobrze, dodamy tak kapustę. Razy dwa wszystko jest, drodzy Państwo. Ok. I olej.
i olej 20, no to 40 gramów oleju. Dobra, olej damy, olej z oliwek. Dobrze, 20 miało być, razy 2 dam 40. Oliwa z oliwy, więc poleję 20, damy 40. Dobra, ok, 45, jak będzie. I tak to wygląda. Ok. Następnie dusi 3 minuty, 120 stopni. Dobra, zamykam i duszę. Dobrze, dusi 3 minuty, 120 stopni. Ok. Mm-hmm. 120 stopni, 3 minuty, 1 tego start. Zobaczę, jaka sytuacja jest, jak to wygląda. Zgarnę to na dół i jeszcze przez jakieś 10 sekund, 15 poduszę. Kolejne 3 minuty. Dobrze, jak się dusi dalej, wymieszam na dole. Ok. Dobrze, koniec drugiego przypiekania. Gotowe. No i zobaczymy, jak to teraz wygląda. Nie wiem, czy w gard tyle wejdzie. Sporo tego będzie. Ryż się sklei. Ajajajaj, piezuś, piezuś. Jedną ręką to można sobie... Dobrze. Drobne rzeczy to... Dobra, ryż mamy. Teraz mięso, 4 jajka. Dobrze, krok 26. Dodać ryż, mięso, jajka, 2 sztuki, kaszę mannę, 2 czubate łyżki, majeranek 0,5, pieprz, sól 0,5 łyżeczki, wymieszać przy pomocy kapsułki, 40 sekund, obrót lewo 3. To wszystko razy 2. Jajka 2 sztuki, damy 4, kaszy manny 2 łyżki, damy 4, majeranek 0,5, damy łyżkę, pieprz, sól 0,5, damy drugie tyle i wymieszamy i za chwilę krok następny. Dobrze, wszystko przygotowane, to w tej kolejności zrobimy, że tak, trochę jajek i tak to się wymiesza, więc w ten sposób weźmiemy teraz. Pieprz, sól, majeranek razy 2, wszystko. Kasza manna. Mięcho. Mięso jest kilogram. Kilogram mięsa. Dobrze, i tak to się wszystko wymiesza. Ok. Kasza manna dalej. Majeranek, sól, pieprz, dalej, ale bajzeru narobiłem, drodzy Państwo, i to ja zaraz będę sobie mył, a tu będzie się działo dalej. Następne, wszystko już mamy, teraz krok 27, własne ustawienia, czas 40, prędkość 3, obrót w lewo, start, co jest własne ustawienie? Bez zawijania, to chyba będzie trzeba to wymieszać. Dobra, zamknę i wymieszamy to. Drodzy Państwo, przegiąłem pałę, jak to się mówi, więc odjąłem połowę i na dwa razy to wymieszam z sobą, bo faktycznie, co za dużo na raz, to niewłaściwie. Teraz to idzie, ale to trzeba robić stopniowo. Nie za dużo, bo naprawdę ryżu tego klei, kasza manna klei, mięso, więc nie miało siły to pociągnąć. Ok,
OK, dalej co tam mamy? Wymieszasz masę, przełożyć do innego naczynia, pojemnika miksującego umyć. Z gotowanej masy formować kotleciki 6 cm, układając na dnie przystawki do gotowania na parze oraz układ odstawić. Dobrze, to teraz to i będziemy formować kotleciki. I tak, dużo tego, proszę Państwa, wyszło. Przegiełem pałę, jak to się mówi. Będziemy obtarczać kotleciki i kłaść na pojemniku do pary przystawce. Ale to umieścimy, zobaczymy jaki krok dalej, co i jak. Jest, drodzy Państwo, tak. Kilka zrobione bułką, żeby to zlepić, bo żadzizna to była. Dwie z kaszomaną, bo bułki brakło mi tartej. I tak to mniej więcej wygląda. I na dole jeszcze to z bułką tartą i takie większe zrobiłem. No i teraz robimy krok następny, czyli sos. Do naczynia miksującego włożyć cebulę 80 gram i czosnek 2 ząbki. Czyli znów podwójnie zrobimy to. Czosnek, cebula, ok. Rozrobić 15 sekund. Wezmę na dół jeszcze raz. Ok, dalej. Składniki z garnczka cukrowego na pojemnik miksującego, dobra. Dodać olej lub oliwę 20. Ok. Ok. Dolejemy. Tak, żeby się nie przypaliło, ciutkę więcej. 30 damy. I będziemy teraz obsmażać. Zaraz zobaczymy, co tam pisze. Dusić przez 3 minuty 120 stopni. Ok, niech się dusi. Niech się dusi. Gotowe. Dobrze, tak to mniej więcej wygląda. Następny krok. W sosie. Dodać przecier pomidorowy typu pasta 1000 gram. Dobrze, mamy pastę, więc damy, jest 660, damy trochę, najwyżej ciutkę wody, umyjemy pojemnik. Dobrze, żeby nie było za rzadkie. Ok. Co mamy dalej? Krok, woda 100. Dobra, ominęmy. Papryka czerwona 140 gram. Papryka czerwona 140 gramów. Jaka ta papryka ma być? Cukier 1 łyżeczka. Sól, pieprz 0. To nałożone na stawkę. Daj gotować przez... A, dobra, no to... Teraz będzie coś się robił, brał parę, a przy okazji będziemy na tym gotować nasze kotleciki. Więc cofnę się i papryka 140 gramów. 140 gram, tyle, zobaczymy jak to jest. 90, jeszcze trzeba dokroić trochę. Dokroiłem. 130 brakło, ale nowe już nie będę rozpoczynał. Wystarczy trochę mniej. Dobrze, następny krok. Cukier 1,5 łyżeczki, sól, pieprz 0,5. Nałożyć przystawkę do gotowania na parze i gotować przez 40 minut, obrót 1. No to na stawkę tą nałożę i będziemy gotować na parze. Ale najpierw dodam cukier, sól i pieprz. Dobrze, jest. Sól, pieprz, wszystko jest. Dobra, 40.
30 minut. Przystawkę weźmiemy, trochę wymieszamy tutaj, jak to, jak leczą. Od gorąca papryka się przypiecze. Ok, nakładamy na stawkę. Przez 30 minut będziemy gotować. Wsunęłem trochę. Dobra, zobaczymy, jak to będzie. Przystawka jest, wszystko jest. Jedziemy dalej. 40 minut. Start. Ok. I jadą te nasze kotleciki, a ja kończę zupinę, czyli zalewajkę, która będzie na pierwsze danie, a na drugie gołąbki nie zawijane w sosie. Tak jak to Wam pokazuję. No i koniec będzie, ale spróbujemy i może powtórzę tą czynność, ale na samej wodzie, nie na sosie, który zaraz wyjmę. Tak to wygląda. Zobaczymy. Krok następny. Zdjąć przystawkę do kodowania na parze i odstawić do naczynia mikso. Wlać śmietany 50 gram, śmietany, gąbki bez wijenia, podać sosem i gotowe. Smacznego, ale zdejmę to i doprawimy sos. I wyszło tak, drodzy Państwo, takie większe te gołąbki, pulpety, i zobaczę, jak to smakuje. Jak będzie surowe, to jeszcze potraktujemy to gotowaniem na parze. A sos wyszedł taki gęsty sos, więc to prawie tak piszę go. gramami śmietany i zabielimy sos. Więc minus 5 damy. Dobra, będzie, starczy. Nie przeszkadza to. Dobrze, spróbujemy kotleta. Jak to się mówi, gołąbka. Jak to smakuje, najwyżej jeszcze potraktujemy ją parą. Ja jednak to jeszcze... Dobre są, ale ja jednak jeszcze trochę to na wodzie, na parze podduszę. Czy ugotuję na parze, tak aby jeszcze bardziej ścięło się. Ale dobre są, powiem. Więc teraz ten... Następny krok, czyli ten sos, którą śmietanę wziąłem, zrobimy. I przeleję sos do mniejszego pojemnika, doleję wody i jeszcze na parze z 20 minut będziemy je gotować. Z tego względu, drodzy Państwo, że są grube, bo duże zrobiłem. Te gołąbki duże są, duże, naprawdę duże, więc tak, aby nie były w środku za surowe, pogotujemy jeszcze na wodzie 20 minut, ale przeleję sos do mniejszego pojemnika. Ten sos wyszedł ciekawy, gęsty, fajny. I teraz powtórzę czynność, czyli z 20 minut jeszcze będę gotował je na parze. Dobrze, z 20 minut, zanim woda się nagrzeje, to czas ruszy i 20 minut, jak zostanie do końca, to wyłączę. Ale sos jest pyszny, pyszny sos. Dobrze, myślę, drodzy Państwo, że starczy. Ok, starczy. Przerwij. Ok,
pomiń krok. Smażę go i wszystko jest gotowe, więc nakładam i zobaczycie, jak to finałowo wygląda. Sos gęsty, dobry, fajny, a kluchy, jak to mówię, gołąbki niezawijane, tak to wyglądają. Teraz nałożę, skosztuję i powiem Wam, jak to smakuje. Więc drodzy Państwo, tak wyglądają te nasze gołąbki niezawijane z przepisu, który razem z Wami zrobiłem przy Was, dla Was. I tak to mniej więcej wygląda. Więc drodzy Państwo, tak wyglądają te gołąbki niezawijane w liść kapusty. Bez liścia. Tak jak pokazałem to na filmie. Więc dziękuję wszystkim za komentarze, lajki, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I tak to mniej więcej wygląda. Przekroimy. Elegancko jest. Więc w miarę fajnie wygląda, smakowicie, a smakuje. Dobrze, dobrze. Sos trochę za gęsty, z tego względu, że gotowały się na nim nasze gołąbki, ale można dodać trochę wody, tak aby był mniej taki gęsty. Ale baja, baja. Więc drugie danie mam, zupę mam, zobaczcie. No i smacznego. I do następnego filmu. Czy to z lasu, czy z nadwody, czy z kuchni. Pozdrawiam.